Witam Państwa, nazywam się Sławomir Majda. Wspólnie z Karoliną omówimy teraz protomolekułę, którą po raz pierwszy przedstawił film pod tytułem Ekspansja, dostępny na Amazon Prime. Filmem, ale proszę Państwa, my akurat dwie osoby tu jasnowidzące widzimy protomolekułę. Jest jeszcze trzecia osoba na sali, która ją widzi. Na sali w sumie jest pięć osób jasnowidzących. No dwie jeszcze tego nie widziały. Powiem tak, praca z protomolekułą i jej pozyskiwanie dokładnie wygląda podobnie jak na filmie, natomiast pozbycie się jest jej bardzo trudne. Ale mieliśmy tutaj incydent taki, że zaczęliśmy sobie oglądać, kto ją ma, gdzie, no i wyszły kuriozalne historie. Opowiedz, jak to wygląda, jak to widziałaś? Czyli protomolekuła w ogóle wygląda... Poczekaj, to za chwilę, ale gdzie ją widziałaś? Aha, gdzie ją widziałam? Na głowie, na szyi, jako taki naszyjnik, na rękach, jako takie brązonateczki. Też? Tak. Droby jubilerskie. No i już ładnie świeci. Proszę Państwa, no, film dla mnie był wstrząsający. Pierwszą serię obejrzałem, no tak, w ogóle fabuła, te mroczne takie scenerie, to jakoś było takie deprymujące dla mnie. Ale obejrzałem, potem półroczna przerwa, włączyłem drugą serię i nagle wpadłem w zachwyt. Ojej, no w ogóle narracja tego filmu, przekazanie, sposób przekazania, no to budzi zachwyty zresztą wielu osób. No ale ja mam tę przypadłość, może tak to niektórzy mogą traktować, że jak coś widzę abstrakcyjnego, co fizycznie nie ma, czy nawet fizycznie istnieje, to zaraz idę z tym do Boga i mówię: Panie Boże, a jak ja to mam albo komuś zafundowałem, no to proszę, żeby rozumiał, o co chodzi i no, że jeśli to jest szkodliwe, żebyś to zabrał. Ja u siebie protomolekuły nie pamiętam, abym widział. Nie uchylam się od tego, że mogła być. Dusza na pewno gdzieś tam w poprzednich wcieleniach to nabrała. Jest to substancja dość zaraźliwa. Natomiast no, po jakimś krótkim czasie zacząłem widzieć u innych osób. Tak? No dobra, Wojtek masz, Zuzia masz, Marysia masz. No to znaczyły osoby pracować z tematem. Na stronie mam dwa artykuły poświęcone protomolekule i też właśnie intencje dotyczące jakby zbierania jej z różnych źródeł, no i pozbywania się jej. Praktycznie jest to jeden sposób tylko na pozbycie. Modlitwa do Boga, no i wyjaśnienie przez siebie i przez duszę, że się tego nie chce i pobudki, dla których się je brało i pobudki, dla których się tego nie chce. Proszę Państwa, fizycznie protomolekuły Państwo nie zobaczą. Ona jest dokładnie w astralu widoczna tak jak na filmie. Ja porobiłem jakieś zdjęcia z ekranu. To są takie małe górki, czarne. One mają różny kształt. Dokładnie to wygląda jak na filmie. Leży na sali pod kotem 20 osób. Dokładnie jak na filmie. Leżą w takich świecidełkach choinkowych i po prostu leżą bez ruchu. No nie wiem, oddychać może, oddychałem, to się dzieje na poziomie astralnym, więc tam oddech może nie być konieczny, ale nie oddychają, nie ruszają się, są przygniecione. To, że ty mówisz, że ktoś ma z tego wyroby i nosi na sobie, to jest ewenement, bo po prostu te osoby, no tutaj też się z tego pośmiały, ale faktem jest, że może to być jeszcze szczątek jakiś, który pozostał do odreagowania, natomiast no jest to trudne, praktycznie niemożliwe do pozbycia się przez osoby, które nie idą konkretnym tym tematem do Boga, aby był uprzejmy to zabrać. Czym jest protomolekuła, proszę Państwa? No tu mamy wizerunek, to pamiętam, był młody, jakiś mężczyzna chyba leżał, bo go tam operowali. Tak postać, trochę źle może wydrukowało, nieczytelnie, głowa ludzka podniesiona, no i te świecidełka na wierzchu narzucone, on tam leży na jakimś stole operacyjnym. Może protomolekuła wygląda jak takie świecidełka na choinkę. Na choinkę, dokładnie, tak. Żaróweczki. losowo poukładane. Z reguły białe. A ja widzę tak jak na filmie. Że takie niebieskie bardziej. Niebieskie, dokładnie, o tak jak to. Jak leży stos ludzi, znaczy na sali leży ileś,
nie wiem, bo ja widziałem tam kilkadziesiąt, a może to był tylko wyrywek sali, to wszyscy mieli to. Być może masz lepsze widzenie, lepiej widzisz w kolorze. No tak, białe. Kolorowych nie widziałam, ale białe widziałam, tak. Z takim może być poświatem niebieskim, ale to nie zawsze. Natomiast jak się nie świeci, to wygląda to tak, jakby człowiek był w takiej czarnej skale zatopiony, przytłoczony skałą. Dlatego może to być bardzo ciężkie albo bardzo lepkie, albo odbiera siły istocie duszy, tak? No, choroby z tego nie ma, tak szczerze mówiąc, bo jest dużo chorób, które dzieją się w astralu, a potem fizycznie człowiek je posiada. Natomiast rzutuje to na umysł. Proszę Państwa, przyczyna protomolekuły to jest mesjanizm. Ale widziany w sposób no, nieprzemyślany, tak? Czyli wpada ktoś, tak, poczytał coś, ktoś mu tam powiedział o dobroci, o dobrostanie, że może mieć lepiej. Jadę na warsztaty duchowe, kurde, jak ja się rozwinę, będę mesjaszem. I proszę Państwa, zaczyna się dążenie. Może nie w jednym wcieleniu duszy, ale przez ileś inkarnacji do tego celu. No i potem wychodzi Pan na gór szczyty, no i tam krzyczy, czy tam występuje, pokazuje się w różnych mediach jako zbawiciel. I ja sobie nie żartuję. Nagrałem dwugodzinny film, polecam Państwu, jak ktoś jest już zainteresowany szerzej, o mesjaszach żydowskich. Mesjasze żydowscy i inni. 2 godziny. Opowiadam. I mam nadzieję, że robię to w sposób klarowny o tych mesjaszach. Proszę Państwa, najbardziej ten mesjański nurt rozwinął się w judaizmie. Przed Jezusem było kilku w Izraelu, no, ale to sobie trzeba poczytać. Był tam mesjasz, za mesjasza uważał się któryś z Herodów, bo to nie był tylko ten jeden od dzieci opowiadanych tam w Nowym Testamencie, tylko któryś wcześniejszy Herod. Był jeszcze później powstaniec żydowski. No, po tym powstaniu Izrael, państwo Izrael zostało zlikwidowane. Znaczy to była wtedy dzielnica tylko w Cesarstwie Rzymskim. To on uważał się za Mesjasza. Jezus oczywiście. Następni Mesjasze dopiero pojawili się w Stambule. To był końcówka, o ile dobrze pamiętam, 16 stulecia. Pan nazywał się Sabataj Cwi. I jego losy są dość dobrze opisane w różnej literaturze. Też tam były groteskowe niektóre sytuacje. Ale blisko było do Żydów na terenach Rzeczpospolitej, czyli tereny Ukrainy. Tam już były no, naprawdę duże ilości tych Żydów. I te doktryny chasyckie przypadły do gustu miejscowej ludności. I powstaje całe dynastie Hasydów liczono tam od 5 do chyba 8 czy 9, bo wujek, szwagier, jak ktoś umarł, no to tam zrobimy Mesjasza, Mesjaszem kolejnego z tej rodziny, bo rodzina jest dobra, nie? To Mesjasze hasydcy. Z tym, że wtedy dopiero został, dzięki temu kultowi tych Mesjaszy, został zainicjowany ruch, przez który powstała sekta Hasydów. W ten sposób należy to rozumieć. Do tego mamy jeszcze Mesjaszy innych, Mesjaszy ze świata islamu, był jakiś Mirza. No, to jest kilkanaście osób, które można z imienia, nazwiska wymienić. I te osoby będą miały protomolekułę. Proszę Państwa, czy Jezus w Państwa rozumieniu jako Mesjasz będzie miał protomolekułę na sobie? Będzie miał. Możecie Państwo o tym nie wiedzieć. Pytaniem końcowym, co wyszło danemu Mesjaszowi, no jest właśnie to, co mu wyszło. To o Jezusie można powiedzieć same dobre rzeczy w tamtym czasie. No zrobił to, tamto, ale co mu wyszło? Dzisiaj wiemy, że jest królem Polski, tak? No bo biskupi go mianowali. No ale proszę Państwa, ci sami biskupi, o których mówi się, że to jest 20% gerów. Znaczy inaczej, sprawy sądowe ma 20% panów biskupów o homoseksualizm, o pedofilię. Poślubili 300 kobiet z Jezusem. I to się dzieje między rokiem 2020 a 2000,
a 2000, bo mniej więcej ten proces się wtedy zaczął. No to jest jakby końcowy rezultat, tak? Czyli powstał Jezusowi, stworzona została święta rodzina kolejna w Polsce, licząca 300 osób. Do tego 500 000 zakonnic. Jak życie ich intymne wygląda, no to już Państwo tam o seksie astralnym może sobie coś niektórzy poczytają. Także temat jest dość bogaty. Jak się tego pozbyć? Jak widzisz możliwość pozbycia się tu protomolekuły przez tę panią, czy... czy przez innych? Wnioskując po tym, co mówiłeś, to będą wzorce mesjanizmu, tak? Tak. Wszelkie rodzaje wzorce mesjanizmu, czyli intencje zrobić na to i pokłon po prostu w kierunku Boga i oddaniu tego wszystkiego. Przeproszenie ofiar, których się zapędziło do jakiegoś mesjanizmu szemranego. Przebaczenie też tym, którzy nas gdzieś w to wszystko zarazili, wrzucili w to. Oddanie wszystko Bogu i powierzenie tych istot także Bogu, no bo nie ma innego wyjścia, tak? Inaczej tego nie pozbędziemy się żadnymi tam wahadełkami, czy... Nie. Ale, proszę Państwa, no być może jestem pierwszą osobą, która zobaczyła protomolekułę, więc temat nie był nagłaśniany, ale ja te intencje dotyczące wpadania w sidła różnych mesjaszy dość długo przerabiałem też całą literaturę, która była dostępna, również pisana. Świetne książki, nie pamiętam teraz, jak się ten pan nazywał, ale są świetne książki o tych Żydach mesjańskich, o tym mesjanizmie hasyckim. Tak, cała ta galeria jest naprawdę świetnie w literaturze omówiona, polskiej, no bo to rzeczywiście działa u nas. Ostatnim z mesjaszy hasyckich, jeśli ktoś z Państwa jest oczytany, był żyjący w Polsce Jakub Frank. Nasza noblistka napisała o nim książkę Kroniki Jakubowe i nakręcony został film. Szczerze mówiąc, tego filmu tak jakoś nie umiałem przełożyć na mesjanizm. No nie wiem, o czym ten film, tak szczerze mówiąc, był. Zniechęcił mnie do oglądania książki, nie zajrzałem. Być może jest bogaciej jakieś wzorce omówione. Nie udało mi się ustalić karmicznie, kto był tam, powiedzmy, tym Jakubem Frankiem, czy tam kilka tych postaci, bo akurat no my mamy pamięć karmiczną dość dobrze opracowaną i można dotrzeć do jakiejś kroniki Akaszy i tam poustalać sobie, no dobra, pan Józek, który mieszka gdzieś tam w Waszyngtonie, czy pani z Paryża, no to sobie inkarnowali na przykład jako ci mesjasze, ale tego dokładnie to jeszcze nie wiemy. Pytania jakieś macie? Ja mam taką myśl, że jaką może być intencją duszy, żeby dążyć do tego mesjanizmu. Może być to taka nagroda, w sensie władza, tak? Że dusza ma takie przywileje, tak jakby, tak? Że ona tyle osiągnęła, tak? Tak, tak. Wykazanie się, a też wykazanie może się być przed Bogiem, że no dobrze, no faktem jest, że byłem podły, straszny, kurde, robiłem kęsim, robiłem różne tam jakieś prostytucje i tak dalej, bo wcale nie jest powiedziane, proszę Państwa, że mesjasz to mężczyzna. To proszę pamiętać o tym. To nie jest takie, że tak powiem, przypisane do płci. Jeszcze zapomniałem ważnej rzeczy powiedzieć. Edgar Cayce mówił, że przed Jezusem było wielu mesjasz, a po nim będzie jeszcze więcej. Więc no, jeśli ktoś z Państwa rzeczywiście przepracuje tematy protomolekuły i zacznie gdzieś widzieć u siebie, no to oczywiście należy rozumieć, że się to może mieć, no ale też, że jest to dość popularne. Faktem jest, że na taki ruch nie zdecyduje się na pewno, no jakieś 7 miliardów ludzi żyje na Ziemi, to na pewno nie wszyscy, bo to trzeba mieć jednak jakieś przemyślenia i jakąś pracę wykonaną, no i zgodę Boga na pewne rzeczy. Chyba że, tak jak zrobiono to z kilkoma mesjaszami, zebrało się 12 panów na sali, no i powiedzieli tak, ty jesteś mesjaszem. Czyli w wyniku głosowania jawnego ktoś został wytypowany. Proszę Państwa, ważną rzeczą jest u mesjaszy hasyckich, u wszystkich, łącznie z Jezusem, to, że staje taki i mówi tak, przynajmniej u żydowskich mesjaszy było to charakterystyczne. No skoro jest mesjasz,
dekalog nie obowiązuje. Rób ta, co chce ta. Pierwsza orgia w najbliższą sobotę, tylko proszę się dobrze umyć. Ja jeszcze jedną zobaczyłam, że jak wspominałeś o księdzach i zakonnicach i w ogóle całym klerze, zobaczyłam, że oni są bardzo oblepieni tą protomolekułą. Bo to jakby przede wszystkim wychodzi z, też z białego astralu, może bo nie powiedzieliśmy. Tak, ta protomolekuła. Ja nie widziałem związku z białym astralem, ale być może, być może, być może. Widzę, jak wspomniałeś, to od razu wysiedziło mi się zakonnice i księża, którzy są po prostu oblepieni tymi... Czyli można domniemać, że mają podobne dążenia, tak? Tak. Tak, że wiesz, bo to jest teraz, znowu by trzeba było szeroko popatrzeć, a jeszcze jeden wątek. Na buddyzm. I jest taki, to jest chyba trzecia seria tego serialu Ekspansja, gdzie wątek porywania dzieci przez Azjatę, dzieci w części azjatyckich, aż mam dreszcze na nogach. Aż mięciarki przechodzą. Wątek porywania dzieci i skażania ich protomolekułą. I jak Państwo może pamiętacie te odcinki, to te dzieciaki miały moce. Nie pamiętam, czy podnosiły tam jakieś przedmioty siłą woli. No różne dzieci miały różne moce, nie? Ale był jeden taki, co po ścianach biegał. Czy po suficie. Jak się tą protomolekułą nachapał, nie? I teraz zobaczcie Państwo, co się dzieje w buddyzmie. W chrześcijaństwie tego nie ma. Chrześcijanie, no... skupili się tam na czym innym. Chociaż ojciec Pio na przykład miał te moce uzdrawiania, modlą się do niego. No ojciec Pio też może mieć protomolekułę z tego względu, że no, jest to bałwochwalstwo, tak? Jeśli ktoś się modli nie do Boga. Ale buddyści, proszę Państwa, to proszę zobaczyć. Im więcej mocy duchowych, tym człowiek bardziej rozwinięty, oświecony. A jak oświecony i uduchowiony i już jest, no... największy w danej społeczności w świecie, tam jakieś miejscowości załóżmy, a jeszcze ma moce, to znaczy, że no już tam prawie Bóg. Rozumiecie? I teraz tak, w buddyzmie moce to są takie. Tummo, czyli siada zakonnik w mrozie, minus 20, owijają go mokrą koszulą, a on ją suszy. Tak rozwinięty duchowo. I pamiętamy, może Państwo możecie nie wiedzieć, był Han Mongolski, który podjął decyzję, że buddyzm będzie religią dominującą w Mongolii. I zaprosił katolickiego księdza, czy tam jakiegoś podejrzewam księdza i mnicha buddyjskiego, który mu zaimponował tym, że kielich, z którego pił ten Han, ale był napełniany winem. Zdalnie. Czyli człowiek rozwinięty duchowo. To tak jak Jezus, że z rękawa lał wino. No to proszę Państwa, no jak, co to ma się do rozwoju duchowego? Nic. Kompletnie. Ale to pewne rzeczy trzeba rozumieć. I tak jak i ten... Dlaczego wszedłem na buddyzm? Ponieważ ewidentnie ta seria o porywaniu dzieci, czynienia z nich właśnie takich biegających po ścianach i mających moce duchowe, jest odniesieniem do buddyzmu w tym filmie, tak? Gdzie mnisi szukają, czy powiedzmy rodzice wysyłają takie dzieci, które są jasnowidzące na przykład, albo które mają właśnie jakieś zadatki, że no coś tam, rybka z akwarium zniknęła, czy umie czarować, są takie postacie za ciężkie pieniądze w Las Vegas. Pokazują, robią pokazy. Do Dynamo Magician. Jest pełno takich. Magicy z ulicy, jest taki polski program. To proszę sobie zobaczyć. No to ci z miejsca mogli trafiać do zakonu, a jak jeszcze coś się nauczył, to z racji tego, że on ma moce, jest guru. Jego trzeba czcić, słuchać we wszystkim. A guru miał poglądy? No jakie on miał poglądy? Skoro ktoś ma moce duchowe, to Bóg mógł pokazać duszy, no skoro jesteś taka oświecona, masz te moce duchowe, to groteskowo pokazał, że no to masz choinkę. Albo raczej to inaczej, to pokaż co potrafisz. Na tej zasadzie. No i teraz, no bo chcesz oświecać, chcesz być Mesjaszem, to pokaż co potrafisz, pokaż co ci z tego wyjdzie.
To jest rozmowa z duszą Boga. No i wtedy dusza kombinuje, tak? No, tu 300 żon Jezusowi nie starczyło. 500 000 zakonnic jeszcze. To jest dopiero liczny harem. To przecież o Krysznie się mówi 16 tysięcy żon. A 500 000 zakonnic, proszę Państwa, to jaki to jest Bóg? Jaki to jest Mesjasz do takiego Kryszny, proszę Państwa, flanki. Ale wiesz, jaki on ładnie ubrany jest, protomerkułę ma na sobie. Świty i dęba. Może przyciągać te tak. Miłe panie. Chciałam powiedzieć, że w sumie nigdy nie wiadomo, kiedy Bóg może powiedzieć sprawdzam. No, wtedy może być no już nieciekawie. Tak, tak, to wtedy może boleć. Tak, faktura od Boga przychodzi, kiedy Bóg chce, nie kiedy ktoś tam jest przygotowany na to, że nazbierał kasę. Tak to wygląda. Coś jeszcze? Dziękujemy Państwu.